Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jaworznie, osiedlu stałym, jest również producentem energii elektrycznej. Na dachu zainstalowano 312 paneli fotowoltaicznych, które pozwalają przekształcać promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna, która stanęła w 2011 roku na dachu kościoła w Jaworznie, to największa z czterech zarejestrowanych obecnie w kraju. To pierwszy w Polsce kościół, którego proboszcz i rada parafialna zdecydowała się zamontować na dachu świątyni instalację fotowoltaiczną oświetlającą i ogrzewającą obiekty kościelne. Jest to bardzo dobry przykład. Trzeba stawiać sanktuarium tutaj jako wzorzec, nie tylko dla innych parafii, ale również dla mieszkańców. Trzeba tu wspomnieć o tym, że w chwili obecnej przygotowywana jest przez rząd uchwała o odnawialnych źródłach energii, która będzie dawała możliwość osobom fizycznym, jak i małym przedsiębiorcom, mikroprzedsiębiorstwom, produkcję energii odnawialnej i odsprzedaż ją rejonom energetycznym. Świetna realizacja, dobre wykorzystanie pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zadanie publiczne zostało zrealizowane z nadmiarem, przykład do propagowania, do rozpropagowania i pokazywania w kraju. Pomysł na takie wykorzystanie powierzchni dachu miał jeden z parafian. Widziałem taką instalację w Niemczech, po części brałem udział przy budowie takiej instalacji. No i stąd się zrodził pomysł, żeby to zastosować u nas. Warunki na to, żeby taką instalację zbudować tu na dachu, okazały się, że były bardzo dobre. Kościół jest w kubaturze nowoczesnej, dach jest też pod odpowiednim kątem skierowany i po prostu zamysł pasz budowy tej instalacji i tak się to stało właśnie, że działa. Po latach okazało się, że ten pomysł to strzał w przysłowiową dziesiątkę. No rewelacyjnie. To muszę powiedzieć, że zapraszam wszystkich do kościoła w Jaworznie, na osiedlu stałym, do naszego sanktuarium. A ogrzewanie, które jest zaprojektowane w kościele, jest podwójne. Z jednej strony to jest podłogowe ogrzewanie, a drugie to są takie nakładki specjalne na ławki, które są żelowe i grzeją tylko wtedy, kiedy się siedzi. A komfort odbioru, mszy, skupienia się i tak dalej jest na dużo wyższym poziomie i ogromnie się cieszę, że ta instalacja została tutaj zrealizowana. Bez instalacji tej fotowoltaicznej to ogrzewanie byłoby nieprawdopodobnie drogie i jak sądzę, nie za często używamy. Początkowo koncepcja budziła mieszane emocje wśród parafian. Dziś sanktuarium jest nie tylko miejscem kultu Matki Boskiej, ale staje się też miejscem wycieczek inżynierów i ekologów. Na początku były po prostu dużo takich różnych obiekcji z różnych stron i po prostu od różnych ludzi, no bo to była nowość. Ale później, kiedy się przekonano, to ci wszyscy ludzie rzeczywiście popierali i poszli za tym. Tu trzeba się cieszyć z tego, że społeczeństwo chce się angażować w odnawialne źródła energii, chce dbać o swoje środowisko, o środowisko i poziom życia w czystości nas wszystkich. W okresie letnim, kiedy produkcja energii jest wyższa od zapotrzebowania obiektu, nadmiar jest sprzedawany do sieci energetycznej. Produkcja energii z całej instalacji w słoneczny dzień wynosi 300 do 400 kWh. Rocznie daje to około 65 tysięcy kWh. Produkujemy 72 tysiące, co prawda było planowane tylko 62, 10 tysięcy więcej w skali rocznej, no więc potrzeba nam na oświetlenie 32 tysiące, 40 tysięcy zostaje i to jest na ogrzewanie, także wychodzimy na zero. Umożliwia to nie tylko oświetlenie kościoła i dzięki ogrzewaniu podłogowemu utrzymanie stałej około 9 stopni Celsjusza temperatury w pomieszczeniach, ale także ogrzanie wszystkich ławek w kościele. Zamysł budowy instalacji fotowoltaicznej to była jedna część. Mieliśmy instalację ogrzewania podłogowego, to już było. Natomiast ogrzewanie ławkowe to się po prostu też zrodził temat, żeby takie ogrzewanie zrobić, bo to ogrzewanie ławkowe jest najbardziej skuteczne, ale przy tym, że warunkiem musi być to, że temperatura nie może spaść poniżej. Jeżeli temperatura była w kościele 2 stopnie i ogrzewanie ławkowe, to po prostu to jest nie tędy droga. Tu jest po prostu wykorzystane, bo to jest obiekt bardzo wysoki i kubaturą jest duży, więc to ciepło, które jest grzana, ta posadzka, ono bardzo szybko do góry ucieka.
i żeby ten efekt ciepła utrzymać w kościele, to właśnie to ogrzewanie ławkowe w zupełności to wystarcza, żeby to ogrzać tego człowieka jeszcze. To nowatorskie rozwiązanie udało się zrealizować dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. My po prostu traktujemy wszystkie podmioty jednakowo i nie ma znaczenia, czy to jest parafia, czy to jest instytucja publiczna, czy to jest podmiot komercyjny. Tu ograniczenia tylko z pomocą publiczną są związane. Ale warunkiem jest przede wszystkim wykonalność technologiczna, techniczna i finansowa tego przedsięwzięcia. Akurat w przypadku sanktuarium projekt był technicznie i technologicznie świetnie przygotowany i dawał dużą pewność sukcesu. To jest tak naprawdę warunek. Nie chcemy publicznych pieniędzy, którymi fundusz dysponuje, inwestować w przedsięwzięcia o dużym ryzyku wykonalności, bo byłoby to zwyczajnie nie po gospodarsku. Dofinansował on całość zadania do 72% kosztów kwalifikacyjnych. Dotacja wyniosła 283 tysiące złotych, a preferencyjna pożyczka 536 tysięcy złotych. Pozostałe koszty stanowiły wkład własny inwestora. Jest to sztandarowe przedsięwzięcie przez nas wspierane z zakresu fotowoltaiki. A dlaczego sztandarowe? Bo odważne. Fotowoltaika nie jest kurą, która złote jajka znosi. Naprawdę trzeba i technicznie, i koncepcyjnie się dobrze przygotować, żeby mimo wsparcia zewnętrznego nie dokładać do tej inteligentnej i odnawialnej energii. Tym niemniej jest to duży krok we wdrażaniu tych przedsięwzięć. Już za półtora roku instalacja zostanie spłacona, a sanktuarium będzie pod względem energetycznym samowystarczalne. Kościół, jak i wszystkie inne zaplecza, robi się dla ludzi. Tak samo i ta inwestycja fotowoltaiczna była pod tym kątem planowana, żeby po prostu, po pierwsze, było ciepło w kościele, po drugie też, żeby łatwiej było ten kościół utrzymać, bo wiadomo, że dzisiaj no nie jest łatwo i dlatego też to jest jakaś duża pomoc, gdy mamy swoją energię. Na specjalnej stronie internetowej można na bieżąco podglądać pracę elektrowni. Na wykresach widzimy, ile energii zostaje wyprodukowanej i w jakich godzinach. Swój udział w znalezieniu finansowania miał również ówczesny marszałek województwa śląskiego, Bogusław Śmigielski. To były lata 2008-2009, kiedy ksiądz proboszcz zadzwonił do mnie z pytaniem, czy mogę wesprzeć tą działalność. W mojej ocenie to było niezwykle ważne i wsparłem w tym elemencie przygotowawczym tego projektu. Projekt był świetnie przygotowany i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tych pieniędzy, które zbiera od wszystkich, prawda, zbiera przede wszystkim od zakładów, od trucicieli, przeznaczył te pieniądze na ten cel i jestem głęboko albo bardzo zadowolony tym, co się stało. Teraz jako senator Rzeczypospolitej Polskiej Bogusław Śmigielski wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o wyróżnienie tej inicjatywy w sposób szczególny jako modelowej w regionie inwestycji służącej zarówno ochronie środowiska, jak i kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Uważałem, że ten projekt powinien być propagowany i należy mu się dodatkowa nagroda za doskonałe zrealizowanie celu, bo instalacja produkuje więcej energii niż było zaprojektowane, a zatem wsparcie takich projektów, pokazanie ich na zewnątrz jest ważne dla całego kraju, a my tu ogromnie się cieszymy, że projekt został zrealizowany. Zarząd funduszu przyznał Radzie Parafialnej przy sanktuarium nagrodę finansową w wysokości 25 tysięcy złotych za społeczną aktywność i innowacyjność w postaci zastosowania paneli fotowoltaicznych na budynku kościoła. Z instalacji najbardziej zadowoleni są parafianie, bo to oni w zimie nie muszą narzekać na niskie temperatury. Parafianie są zadowoleni, no bo mają ciepło, to już jest plus i rzeczywiście no to jest ich zasługa też, no bo przecież wiadomo, że oni pokrywają te wszystkie koszty. I ten kredyt oni spłacają.